Cześć! Krótki przegląd dla mierzy laserowych oferowanych przez markę Hogart. Dostępne są trzy modele. HT4N322 to dalmierz o maksymalnym zasięgu 40 m. HT4N323 to dalmierz o zasięgu 60 m. HT4N324 to dalmierz o zasięgu 80 m. Urządzenie opakowane jest w kartonowe pudełko o wymiarach 16,5 x 9,5 x 5,5 cm. Wewnątrz opakowania znajdziemy urządzenie, etui do przechowywania oraz instrukcje obsługi w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Urządzenie zasilane jest dwoma bateriami typu 3A. Popularnie nazywane są one małymi paluszkami. Działanie dalmierza oparte jest o wykorzystanie lasera falowego. Klasa dokładności druga. Uruchomienie urządzenia odbywa się poprzez przyciśnięcie zielonego przycisku. Do dyspozycji mamy przycisk określający system, w jakim dokonujemy pomiarów. Do dyspozycji mamy metry, cale oraz stopy. Drugim ważnym przyciskiem jest przycisk określający punkt zerowy pomiaru. Może być on na szczycie dalmierza, bądź też u jego podstawy. Po wciśnięciu w górnym lewym rogu wyświetla nam się strzałka, która wskazuje, z którego punktu dokonywany jest pomiar. Długotrwałe przyciśnięcie tego samego przycisku powoduje wyłączenie podświetlenia. Urządzenie automatycznie zapisuje 30 ostatnich wyników. Korzystając ze skrajnego lewego dolnego przycisku, możemy się pomiędzy tymi wynikami poruszać. Urządzenie umożliwia dokonywanie pomiaru odległości, powierzchni oraz kubatury. Pomaga również dokonywać obliczeń przy wykorzystaniu twierdzenia Pitagorasa. Chcąc dokonywać pomiaru powierzchni bądź kubatury, używamy przycisku górnego środkowego. Wówczas na ekranie pojawia nam się krawędź, którą będziemy mierzyć. Wykonanie pomiaru odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku zielonego. Krótkotrwałe przyciśnięcie przycisku C OFF powoduje skasowanie ostatniego pomiaru. Długotrwałe wciśnięcie przycisku C OFF powoduje wyłączenie urządzenia. Jeżeli urządzenie będzie dłużej niż 2 minuty w trybie bezczynności, wyłączy się automatycznie. Dokonując pomiarów na zewnątrz, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Pierwszą z nich jest to, aby dokonując pomiarów na dłuższych odcinkach, urządzenie było zawsze ustabilizowane, ustawione na twardej, stabilnej powierzchni. Ponadto podczas pomiarów w słoneczne dni należy pamiętać o tym, by punkt pomiarowy wybierać na powierzchniach, które nie są odblaskowe.